Witaj serdecznie, Szymon Spolankiewicz, z tej strony się kłania. Rewelacyjna informacja, z którą chciałbym się z Tobą podzielić, to ten prezent, który już w czwartek, teraz ten czwartek, tak dobrze słyszysz, będziemy w ramach tryptyku człowieczego, jak nazywamy nasze trio, nasze tercet, nie mylić z egzotycznym, słuchajcie, współtwórców przy Akademii Przedsiębiorcy Przyszłości. Już w czwartek, gratisowy prezent, kolejny składnik tego sernika teściowej, tego fantastycznego, niezwykle smacznego. Gwarantuję Tobie, że po raz kolejny będzie pełen zaskok, w sensie bardzo, bardzo pozytywny. Pamiętaj, ja nie mam zielonego pojęcia, na jakim etapie jesteś. Czy jesteś, powiedzmy, przebywającym w swoim życiu w ramach prawa wolnego wyboru, czy może w prawie totalnego podporządkowania, bo o tym będziemy tak troszkę namiastkowo mówić, będziemy jako prześlizgiwać się, ale bardzo umiejętnie, dając sobie fantastyczną edukację, fantastyczną wiedzę, fantastyczną poniekąd umiejętność zaczepienia siebie samego o te właśnie pytania. Główne zadanie, które będzie, to będziemy między innymi mówić o rolach, czy ty jesteś scenarzystą, reżyserem, mało tego, powiemy Tobie dokładnie, dokładny przepis dostaniesz właśnie w ramach tego sernika teściowego, dokładny przepis w ramach tego, tak jak mówię, sernika teściowej, przepis, który będzie mówił, jak być tym scenarzystą, reżyserem, jak być również fantastycznym aktorem, jak odgrywać te właściwe role, ale właściwe role w prawie wolnego wyboru, a nie w prawie totalnego podporządkowania. Tak, tak, to są bardzo mocne słowa, prawo wolnego wyboru i prawo totalnego podporządkowania. Jakieś tam, prawda, jakie dziwne. Zatem, słuchaj, 4:12, link do webinaru znajdziesz pod tym nagraniem. Zapraszamy serdecznie Elżbieta Spolankiewicz, Renata Mikulewicz i Szymon Spolankiewicz. Tryptyk człowieczy, jak to nazwaliśmy, słuchaj. Oglądaj, obserwuj, bo jest to potężne, potężne wydarzenie, z którego możesz absolutnie skorzystać dla dobra swojego, swojej przedsiębiorczości, tej rodzinnej, życiowej, biznesowej, jakiejkolwiek, bo przedsiębiorczość, przedsiębiorcą jest każdy człowiek. Do miłego. Zapraszamy do zobaczenia i usłyszenia w czwartek.